momencie odzyskania przez Polskę niepodległości 30-40% obywateli nie umiało czytać i pisać, czyli byli oni analfabetami. By rozwiązać ten problem, w 1919 roku wprowadzono bezpłatne i obowiązkowe nauczanie dla dzieci od 7 do 14 roku życia w szkołach powszechnych, czyli odpowiednikach dzisiejszej szkoły podstawowej. Reforma napotykała na problemy w realizacji ze względu na niewystarczającą ilość nauczycieli, zwłaszcza na wschodzie kraju. W 1932 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, która ujednoliciła cały system szkolny. Utworzono szkoły powszechne, bezpłatne 7-letnie, gimnazja, płatne 4-letnie i licea, płatne 2-letnie. Ujednolicono programy nauczania, kładąc nacisk na edukację matematyczną, fizyczną. Ukończenie liceum i zdanie matury otwierało drogę na płatne studia na uniwersytecie lub politechnice. Rozwijała się sieć szkół wyższych. Nowe uczelnie powstały w Poznaniu, Wilnie czy Lublinie. Światową sławę zyskała tzw. Lwowska Szkoła Matematyczna pod kierunkiem Stefana Banacha, a także polscy filozofowie tacy jak Tadeusz Kotarbiński czy Władysław Tatarkiewicz. Dynamicznie rozwijała się polska literatura. Początkowo prym w niej wiedli twórcy tradycyjnie przedstawiający otaczającą rzeczywistość, którzy zadebiutowali przed odrodzeniem państwa, tacy jak Stefan Żeromski czy Władysław Reymont. Do tego trendu wkrótce dołączyła debiutująca już w wolnej Polsce Maria Dąbrowska. W latach 20. popularność zaczęli zdobywać twórcy awangardowi, czyli wprowadzający radykalne nowości i zmiany względem do tej pory zastanych norm. Reprezentowali oni ekspresjonizm, surrealizm i futuryzm. Do ich grona możemy zaliczyć Witolda Gombrowicza, Bruno Schulza czy Stanisława Witkiewicza-Witkacego. Rozwijała się również poezja. Największą popularnością cieszyli się twórcy skupieni wokół czasopisma Skamander, tzw. skamandryci, do których należeli m.in. Antoni Słoniński, Julian Tuwim oraz Jan Lechoń. Nawiązywali oni w swojej twórczości do spraw dotyczących teraźniejszości oraz spraw codziennych. Intensywnie rozwijała się kinematografia. Powstawały liczne produkcje o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wykreowały się również pierwsze polskie gwiazdy filmowe, takie jak Mieczysława Ćwiklińska, Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo czy Adolf Dymża. W malarstwie artyści skoncentrowali się na tematach społecznych i obyczajowych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań artystycznych. W polskim malarstwie dominowały dwa kierunki. Jednym był impresjonizm, reprezentowany przez Józefa Mehofera oraz Leona Wyczółkowskiego. Drugim był formizm, czyli nurt, w którym uwagę koncentrowano na kształcie i konstrukcji dzieła. Reprezentowany był przez Stanisława Witkiewicza-Witkacego oraz Tytusza Czyżewskiego. Powszechnym uznaniem cieszyły się nadal dzieła Wojciecha Kossaka, który koncentrował się na tematyce historycznej i batalistycznej. W architekturze lat 20. popularny był neobarok, w ramach którego wznoszono budowle w stylu dworkowym, takie jak Willa Piłsudskiego w Sulejówku. Miało to doprowadzić do znalezienia tzw. stylu narodowego. W późniejszych latach dominowały nowe kierunki – funkcjonalizm i modernizm. Dużymi osiągnięciami w dziedzinie techniki młode państwo mogło się poszczycić w lotnictwie oraz kolei. Polskie koleje państwowe słynęły z nowoczesności i punktualności. Na potrzeby PKP zbudowano parowóz PM26-1, który dzięki specjalnej aerodynamicznej obudowie był w stanie rozwinąć prędkość do 140 km na godzinę. Dumą polskiej kolei była tzw. Lux Torpeda, czyli wagon spalinowy o aerodynamicznych kształtach stosowany w szybkich kolejowych połączeniach międzymiastowych. Polskie konstrukcje lotnicze w drugiej połowie lat 30. podbijały międzynarodowe wystawy lotnicze i wyznaczały nowe trendy. W 1931 roku powstał samolot RWD-5, na którym w 1933 roku dwóch polskich pilotów dokonało lotu z Afryki do Brazylii bez lądowania, bijąc rekord dystansu lotu bez przerwy w kategorii małych samolotów. W 1933 roku, po roku dostaw, wszystkie polskie eskadry myśliwskie zostały wyposażone w samolot P-7A, stając się pierwszym lotnictwem myśliwskim na świecie wyposażonym w samoloty o całkowicie metalowej konstrukcji. Można śmiało postawić tezę, że w 1933 roku P-7A był najlepszym myśliwcem świata. W 1936 roku oblatano prototyp bombowca P-37 Łoś. Dzięki wielu nowoczesnym rozwiązaniom był jednym z najnowocześniejszych konstrukcji swoich czasów. Wkrótce wszedł do służby w polskim lotnictwie, a we wrześniu 1939 roku był najnowocześniejszym samolotem polskiej armii.